Szpital w Bytomiu świętuje 110-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowano nie tylko ofertę badań dla pacjentów, ale również możliwość wejścia do nieużytkowanego od kilku dekad skrzydła placówki. Od 15 lat marzyłam o tym, żeby się tutaj dostać. Przede wszystkim ten szpital jest przepiękny, ma wspaniałą historię i z bólem serca patrzyłam na to, jak ten budynek się zapada, popada w ruinę i nikt nie widzi tego piękna. Szpital został wybudowany na początku ubiegłego wieku, dokładnie 12 października 1912 roku. Do ówczesnego domu Kalek wprowadzono pierwszą setkę dzieci. Wtedy była to jedna z najnowocześniejszych placówek w Niemczech, prowadzona przez kościół. W otwartym dzisiaj dla zwiedzających budynku mieściło się kilkadziesiąt lat temu kilka oddziałów, w tym oddział kardiologii. Miał on być przeniesiony tylko na czas remontu tego skrzydła, ale ostatecznie tu nie powrócił. A tu było przygotowywane już daleko posunięte prace. Zobaczycie zresztą Państwo, jak to wygląda. Wylewki już porobione, podłóg, przygotowane instalacje, no ale niestety instalacje już w tej chwili nie spełniają żadnych wymogów i muszą zostać zdemontowane. Od 1986 roku ta część szpitala stoi pusta, dlatego dzisiejsza wyjątkowa okazja do zobaczenia jej od środka wzbudziła duże zainteresowanie. Interesuje mnie to, bo ten budynek stoi niemal chyba 40 lat już zamknięty od momentu, jak został oddany tutaj nowy budynek, ten wieżowiec, więc chciałem zobaczyć, czy w ogóle coś się z nim będzie działo, bo zdaję sobie sprawę, że tutaj są potrzebne ogromne pieniądze, żeby coś tutaj zrobić. Sporo pieniędzy szpital już wydał, żeby zabezpieczyć budynek przed dalszą degradacją. Tylko trwający remont dachu kosztuje około 1,5 miliona złotych. Można wyobrazić sobie, ile pieniędzy będzie potrzebne do przywrócenia skrzydła do życia. Mimo to placówka ma konkretny plan na jego wykorzystanie. Oddział psychiatryczny czy oddział dziennej psychiatrii, czy też poradnia zdrowia psychicznego funkcjonują w tym szpitalu, więc tylko uzupełniliśmy o zespół lecznictwa środowiskowego i spełniamy wszystkie wymogi dla tych pacjentów. Nie oszukujmy się, konieczność przyjęcia pacjentów z chorobami psychiatrycznymi, no wszyscy wiemy, że jest nisza i tutaj potrzeby wychodzące ze strony szpitali do pacjentów jest ogromne. Pod koniec września szpital złożył wniosek dotyczący uwzględnienia Centrum Zdrowia Psychicznego w programie pilotażowym Ministerstwa Zdrowia.